Do priorytetowych zadań tutaj w Brzeziu należy przede wszystkim wykonanie tutaj nam parkingu przy szkole, bo szkołę mamy wyremontowaną 3 lata temu, a tutaj brakuje parkingu. Mieszkańcy Brzezia i ujazdu przywożący dzieci do przedszkola, do szkoły potrzebują gdzieś stanąć, więc taka inwestycja jest priorytetową inwestycją do wykonania tutaj. Jasne, także proste, a nie zrealizowane. No, drugim zadaniem priorytetowym do wykonania jest tutaj ulica Osiedlowa. Mówię tutaj w całości praktycznie do zaprojektowania. Można powiedzieć wykonanie chodnika, wykonanie jezdni. No tu poza poprawkami to generalnie widać, że to jest lata 70. No tam mamy parę inwestycji niedokończonych, a tutaj panu pokażę inwestycję, która została przeinwestowana za 1 200 000 zł, budynek socjalny. No nie wiem, na co tutaj te pieniądze wydano. No, zupełnie tutaj nie widać tych pieniędzy. Znaczy faktycznie, rzeczywiście nie widać, żeby tu był 1 000 000 włożony, a zwłaszcza, że brakuje w innych miejscach, więc to świadczy i potwierdza to, o czym mówimy cały czas, że inwestycje są chybione. To pokazuje, że budżety celowe, budżety obywatelskie są najlepszym rozwiązaniem, gdzie mieszkańcy decydują o potrzebach, jak te pieniądze wydać najbardziej celowo, najbardziej rozsądnie.